nie ma przepływu informacji o potrzebach biznesu. Marek Jarmołowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Jerzy Kawa, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Co, spoglądając na młodego przedsiębiorcę, widzi ekonomista? Tego z Olsztyna na przykład. Ekonomista co do zasady jest specjalistą, który powinien pomagać przedsiębiorcy. Oczywiście to nie wyklucza ekonomistów jako przedsiębiorców, natomiast dzisiejszy świat jest bardzo techniczny i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Także przedsiębiorców głównie upatrujemy w tych, którzy studiują kierunki techniczne, no i tych zapaleńców, którzy studiują inne kierunki, ale bardzo dobrze są zorientowani w technice. No to jeżeli taki młody przedsiębiorca, czy po szkole ekonomicznej, czy nie, bo większość pewnie nie ma szkoły ekonomicznej, od tego ma księgowy. No większość nie. Żeby księgowi pomagali. 3/4 absolwentów to są szkoły techniczne i 1/4 humanistyczne, w tym ekonom. I jakiego oni oczekują wsparcia, a może inaczej, w jaki sposób im pomagać na tym takim wstępnym, pierwszym etapie? To znaczy przede wszystkim w Polsce, a tym samym i w naszym regionie, bo akurat o naszym regionie potrafię więcej powiedzieć, jest problem, jeżeli chodzi o współpracę wszelkich organizacji, nie tylko szkół, ale wszelkich organizacji, również pozarządowych, również teraz modnej ekonomii społecznej z biznesem. Po prostu tej współpracy nie ma. W związku z tym nie ma przepływu informacji o potrzebach biznesu i nie ma przepływu informacji, jak wygląda praktyka. W związku z tym młody człowiek jest napełniony teorią i tak jak mówi, jeżeli nie jest zapaleńcem, czymś się nie interesuje, to on jest bezbronny. A w czym mu pomagać w takim razie? W co go uzbroić, skoro jest bezbronny? Muszą być spotkania z przedsiębiorcami, muszą być zajęcia z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy zazwyczaj mówią, że nie mają czasu. No to jest zmartwienie szkół, muszą wypracować tą formułę, ale to się nie dzieje. To się nie dzieje. Nauczyciele jakby poddają się, jeżeli są próby, tak, to bardzo szybko się poddają. Uczestniczyłem parę lat tam w takim spotkaniu, kiedy udało się zaprosić przedsiębiorców, no i akurat nauczyciele tam brali udział, taka była formuła spotkania. No i przedsiębiorca nagle wstał i mówił, ja nie wiedziałem, że wy macie takie problemy, nikt do mnie nie przyszedł, to ja wam oferuję praktyki dla waszych uczniów, ale to dopiero wtedy. A gdzie były poprzednie miesiące, lata? Dlaczego nikt się nie skontaktował z tym przedsiębiorcą? A to był duży przedsiębiorca w regionie. Nie wiadomo. Jeżeli pomagać świeżemu biznesowi, to dosypywać do niego pieniędzy, czy tego absolutnie nie robić? Są dwie szkoły. Oczywiście albo nie dosypywać, albo dosypywać i to pan dobrze ujął. Cały świat w tej chwili finansuje startupy, ale najczęściej finansują to biznesmeni. U nas jest inaczej, no z konieczności brak kapitału, również i polityka Unii Europejskiej stwarza takie możliwości, że o przydziale środków decydują nie biznesmeni. No wypada to różnie. Te pomysły biznesowe, które się rodzą... Czyli na przykład urzędy pracy. Też. No ale to są akurat niewielkie pieniądze, chodzi o likwidowanie bezrobocia, także tutaj akurat bym się nad tym nie skupiał, to jest bardzo cenne i akurat tutaj jako członek Rady Rynku Pracy w Olsztynie mogę stwierdzić, a zresztą interesowałem się tym również od strony naukowej, akurat ci, którzy zyskują to wsparcie, rzadko kiedy wracają do bezrobocia. Także to jest dość skutecznie wydane pieniądze. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Jerzy Kawa, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie, był Państwa i moim gościem. Marek Jarmołowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.